position. Maintain current route. Roadblock unit dispatch, please be advised on target position. Detecting an EMP lock signal. Take evasive maneuvers. EMP missed the target. Roadblock has been passed. The roadblock has been passed. They are still running. Suspect is heading off-road into the forest. EMP on. I just cleared fast air. He should be right over top of you at any minute. Roger that. 1071 to see. Monitoring spike strip release in your area. Proceed with caution. I am stupid. I am stupid. I switch off everything. Fuck it. Eurobeat time.
like one bat. Known suspect heading for your location. Engage on site. EMP activated, acquiring target lock. Satellite connection down. All units here are being jammed. Eyes on target. Watch out, suspect has released a flight strip. All units, local EMPs are authorized for use. Monitoring spike strip release in your area. Proceed with caution. Weapons disabled. You are on your own until we can get back online. All units, local EMPs are now authorized for use. Repeat, EMPs are go. All units, we are detecting a power surge from the suspect. Be on guard. Aerial pursuit unit, you're clear to engage. Over. Okay, suspect is moving out of range. Re-engage. Roadblock successful. Moving for the bus. Roadblock successful. Moving for the bus. Target has entered the tunnel.
identify and initiate pursuit. That's confirmed. Your roadblock is in position. Suspect is hit the roadblock. All units move into the arrest. Roger that. 1071 received. Hurdle pursuit unit, you're clear to engage. Roadblock unit dispatched. Please advise on target position. EMP activated, acquiring target lock. Roger that, 1073 approved. Roadblock units deploying directly ahead of you. Detecting an EMP lock signal. Take evasive maneuvers. Roadblock reporting 1050. All units move in. Suspect has missed the spike strip. Suspect has missed the spike strip. Better luck next time. Over. 1000. Suspect has released the spike strip. EMP has missed the target. EMP has missed the target. All units, continue pursuit. Over. Roadblock patrol units on scene. Let me know when you want them. All units, local EMPs are now authorized to use. Repeat, EMPs are go. Weapons disabled. You are on your own until we can get back online. All units, local EMPs are authorized for use. Weapon systems are inoperative. Use direct force. Monitoring spike strip release in your area. Proceed with caution. Suspect has left the road. Tire blowout. Evasive maneuvers recommended. Suspect has hit the roadblock. All units move in for the arrest. Repeat, move in for the bust. All units, weapon systems are down. Rerouting communications. Suspect vehicles have been stopped. Good job, officer. Okej, okay. Mam nadzieję, że wam się podobał pojedynek nasz pojedynek 1v1 na przechwyceniu policjant kontra uciekinier.
zero hejtu, proszę, jeżeli chodzi o mojego kolegę znajomego z Need for Speed'a. Znam go i graliśmy wcześniej już, ale nie nagrywałem tego, no i... No... No tak powiem... Było niezły, ale ja byłem trochę lepszy, więc no... Nie zdziwcie się. I wygrał on... Chyba dwie rundy tym razem, ale dobra, zobaczymy. No... Tak, raz mi uciekł i raz mnie złapał jako policjant. Dobra, no to... No to... Dobra. Zaczynajmy pokaz samochodu. Audi TT RS Quattro. Dwa i pół litra silnik, 4 cylindry turbo. Napęd na 4 koła. 340 koni, o ile dobrze pamiętam. Tak, 340 koni mechanicznych. Także no, dość szybkie auto. Ponad 300 na godzinę na pewno wyciągnie. Znaczy no, no około 300 powinno wyciągnąć. Na prostej. No i jak widzieliście, niezbyt wytrzymałe. Ja zresztą parę błędów porobiłem głupich. Wybaczcie, nie jestem najlepszy. Czasami mi się zdarza misklik na klawiaturze, albo po prostu, że źle pomyślałem coś. Dobra. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego wygląda to jak rajdówka, czy coś w tym stylu. Tak naprawdę to jest, jak pamiętacie z tamtego odcinka, gdzie robiłem auta... Znaczy pokazywałem auta dla... Sonika, Espio i Storma. Tym razem mamy... Jet the Hawk. Tak, tak wyobrażam sobie jego auto. Tak naprawdę to... Chociaż... Albo dobra, nie będę... Nie, o tamtym nie muszę gadać. To o tym jest filmik, a nie o tamtym, dobra. Także no... To jest... Mam nadzieję, że wam się podoba. Jak widzicie, skrzydła ma wszędzie i też ma ten tutaj Rogue Speed naklejkę na masce i na tyle dwie. Z racji tego, że jest numerem, że jest szefem swojego zespołu Babylon Rogues, znaczy nie zespołu, tylko drużyny, to ma tutaj no, można powiedzieć, pucharek tutaj na dole też. Pasy to na pasy, no to po prostu coś, że ładnie wyglądało. Nawsadzałem tyle o lotnictwie, ile mogłem w to auto, znaczy naklejek. Mam nadzieję, wam się podoba, jeżeli nie, no to cóż. No. To jest moje designy, nie wasze, no. Rozumiem was, jeżeli wam się nie podoba. Dobra. Drugim autem, gdyż nie lecę po kolei, jest to BMW M3 E92. Jak widzicie, malowanie ma... Znaczy, właściwie to było auto z pierwszej rundy. Jak widzicie, malowanie ma od... BMW M3 GTR-a z... Need for Speed Most Wanted 2005. Dlaczego się zastanawiacie, to wybrałem? No, popatrz, no felgi ma takie same jak w oryginale, praktycznie. No, dziesiątki podwójne szprychy w tych felgach, jak widzicie. No i to prawda, wiem, GTR miał wydechy pod tuż za drzwiami, ale dobrze pamiętam, albo pod drzwiami, ale no, ten ma tutaj z tyłu, ale no, ja po prostu lubię, no i nie wiem czemu, ale po prostu uwielbiam znaczek M-ki. Po prostu, no, dobrze go zrobili.
No jedno z najlepszych aut, jeżeli chodzi o klasę wyścigową, ale niestety, no jak widzicie, no nie jest mi łatwo gdyż nim jeździć, gdyż ono się wydaje piekielnie ciężkie, jeśli chodzi o prowadzenie. Czasami mi się wydaje, że jest cięższe od GTR-a, tego Nissana GTR-a mojego, który, szczerze, który powinien ważyć jeszcze więcej, gdyż... jest po prostu no, większy i ma... Tu mamy rzętową chyba szóstkę, ale się nie mylę. Chociaż musiałbym sprawdzić. Zaraz wam szczerze mówiąc powiem. Mam nadzieję, że wam się podoba namalowanie. No wiem, nie jest idealne, ale... Starałem się jak najbliżej oryginału. Spoilera nie ma, bo... No bo nie było, no. Znaczy jest lotka. Jak widzicie. Dobra. Okej. V8, przepraszam, to jest i ma 420 koni, 8000 obrotów, znaczy, przepraszam, nie, i przy V8, 420 koni, 294 km na godzinę, TT 249 km na godzinę wyciągało, czyli było... No prawie 300 na godzinę, możliwe, żeby 300 na godzinę wyciągnęło, ale to trzeba naprawdę mocno nitro przycisnąć, żeby to osiągnąć. No. No i przejdźmy do ostatniego wozu. Alfa Romeo C8 Spider, czyli Competizione w wersji Roadster. No cóż, no... Co się mogę powiedzieć? Małe auto, dość dużo... Dużo karbonu w środku, na zewnątrz no niezbyt go dużo widać. Przez co jest lżejsze od Mitsubishi Evolution. Silnik V8 od Maserati 4,7 litra. Prędkość maksymalna tam było poniżej chyba 290, także no mniej więcej można by było dojść do 300, jeżeli chodzi o nitro, także na pewno no, około 300 na pewno wyciągnie. Ale prowadzi się kiepsko, dosyć, a chociaż w tej grze jest... Prowadzi się, no... Jak marzenie, szczerze mówiąc, jak dla mnie. To trochę zadziorna jest, trochę ostra. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego takie malowanie, no... I dlatego mówię do niej jak do kobiety. No cóż... Niech ktoś powie Sonicowi, żeby uciekał jak najszybciej może, bo Amy Rose w tym aucie będzie go gonić 300 na godzinę. Nie żartuję. Tak, to jest auto, tak to wyobraziłem sobie, po prostu tak, jak zobaczyłem to auto, to powiedziałem sobie, ja muszę znaleźć auto, które będzie idealne dla Amy Rose w tej grze. I znalazłem. Jeszcze do tego kabriolet. Taksi sam jak ona ma, tylko że ona ma właściwie bardziej garbusa niż Alfa Romeo, ale no... Alfa Romeo robi auta dosłownie... To jest kurde sztuka, nie samochód. Znaczy no, dzieło sztuki, a nie samochód. Gdyż nie jeździ dobrze. Wygląda przepięknie. Brzmi jak... Kurde, jakby miało 1000 koni pod maską. No i tak mówię, nie jeździ. Czyli jak sztuka powinna... pokazywać tylko, nie powinna się... czy powinna wyglądać, ale się nie ten... nie działać. W sensie, no... w formie fizycznej. A tutaj nie... tutaj, no... w pewnym sensie tak.
Jakby co, to oglądałem to Bigira i tak pojedzieli mi. Dobra. Mam nadzieję, że wam się podoba, jeżeli nie, no to cóż. No. Tutaj naklejka taka sama jak na Soniku, że... na autuście Sonika, że jest ta rączka z palcami... raczej TRV. Serduszka, wiadomo dlaczego. No i różowy, bo ona lubi różowy, chociaż... szczerze mówiąc, troszkę może czerwonego więcej mogłem dać, ale no, mamy hamulce w czerwieni i serduszka w czerwieni i jeszcze róże na tyle. I Race Queen, no, czyli królowa wyścigów na naklejkę z tyłu. Dobra, mam nadzieję, że wam się podoba. To cześć. Subskrybujcie, oceniajcie, papa. Wiecie, do zobaczenia. Lajkujcie, dislajkujcie, zależy wam się podobało. Nie wiem, jak, co dalej zrobić, no powiedzcie, jeżeli mam pomysł na Halloweenowy odcinek, ale nie jestem pewien, czy rzeczywiście będzie dobry, także no. To cześć. Tylko nie wiem, czy właściwie nie, a przepraszam. Jeżeli chodzi o Halloweenowe, to powiedzcie mi, czy chcielibyście, żeby znowu było Hot Pursuit, wyścig zwykły, czy też wyścig zbrojeń, bo naprawdę, bo te trzy wybierać muszę tym razem, bo Halloween to musi być trochę niebezpiecznie i strasznie. A mam dwa straszne auto do pokazania. Może i trzecie, ale nie jestem pewien, także no. To cześć. Do następnego odcinka.